Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, znowu uda się zrobić coś dobrego. Także, tak jak mówię, ja jak robię jakieś projekty, to też myślę o innych. I dzisiaj będzie temat paneli fotowoltaicznych, ale nie takich nietypowych paneli fotowoltaicznych, tylko elastycznych paneli fotowoltaicznych, które mnie ciekawiły, ale bardzo będą przydatne dla mojego kolegi Wacka. Jak wiecie, Wacek lubi sobie popodróżować i pojawiło się dużo tematów, że panel założyć na przyczepkę, daszek zrobić, inne rzeczy. No i myśmy o tym myśleli, tylko zwykły panel to jest szkło, rama i inne rzeczy. I waga, cały czas waga. Z drugiej strony panele elastyczne są gdzieś dostępne, ale to, że tak powiem, zawsze było na drugim planie. I pojawił się taki panel u 8 Solar. To jest hurtownia, tam koło Szczecina, gdzieś tam niedaleko. A ja znam prezesa tej hurtowni, bo on też jest takim działaczem dla tych, co mają gorzej, słabiej, dla niepełnosprawnych, innych rzeczy. I jak napisałem do niego z tej oferty właśnie, czy nie chciałby uczestniczyć w projekcie właśnie zwiększenia zasięgu wózka elektrycznego Wacka, bo ten panel będzie właśnie podwózek elektryczny. Przy okazji przyjechały dwa panele, drugi, ja będę też zaraz wam powiem, do czego wykorzystam drugi, także będzie wszystko fajnie wykorzystane. Mówi, nie ma problemu i jeszcze zaprasza tam do Szczecina, jakaś impreza ma być. Także będzie znowu coś ciekawego, coś fajnego, coś dla innych. Także lecimy z tematem. O, dzisiaj pada. Słuchajcie, taki temat. Elastyczny panel fotowoltaiczny. Dosłownie, elastyczny. O, patrzcie tu. Wygibasowuje się. I tu mamy IPV Sola od 8 Solara. Panel ma 200 W. I tutaj widzicie, jakie ma wszystko, co dotyczące będzie właśnie tego panela. Będzie w opisie filmu i do 8 Solara wszystkie też dane będą w opisie filmu, żebym tutaj na filmie niepotrzebnie nie przedłużał. Także taki panelik. I o co chodzi z tym panelem? Pierwszy temat. Bardzo fajny panel. A tu będzie lepiej na tym pokazywać. Zobaczcie. Bardzo fajny panel na naszą przyczepkę. Naszą Wacka przyczepkę. Bo przyczepka ma ograniczone gabaryty. I też wagowo pasuje, żeby tutaj nie było jak za dużo. A ten panel to normalnie jakby był z niej. Zobaczcie. Na szerokość nam pasuje. Elegancko. Ma uchwyty. To co właśnie ja lubię w takich panelach. Ma już zakute uchwyty montażowe. Tutaj pod spodem jest rama. Także przewierty pójdą śruby. Silikon. Będzie przykręcony na śrubach. Tutaj nam wystaje MC4. Czyli plus z, minusem z panela. Ten panel będzie podłączony tutaj pod kontroler MPPTT i później przez dyszel pójdzie do wózka i będzie zwiększał zasięg wózka. Także super sprawa tutaj, żeby właśnie nam to zasilić. Drugi panel, czyli ten, został dla mnie dla zabawy. Także ja już nie próżnuję, będzie zabawa. Tak ostatnio pokazywałem, będę robił podgrzewacz do basenu z heatpipe'ów. Zostało mi 15 rur. Także tutaj będzie 15 rur. A tutaj w to wolne miejsce, co tutaj mamy, o, będzie wisiał panel. I ten panel będzie zasilał. Tutaj mamy stację ładowania. O, gdzieś tam jest chowana. O, jest tutaj stacja ładowania. A stacja ładowania będzie zasilać pompkę obiegową właśnie do tego glikolu i pompy obiegowe, pompę, znaczy basenową pompę, o, żebym tak źle nie powiedział. Także powiem wam, bardzo fajna sprawa. No zobaczymy, jak to się spisze. Temperaturowo inne rzeczy, tutaj chyba nie ma nic takiego. A, wymiary, tutaj już wam podam jeszcze tak na szybko. 1130 na 900 na 3 mm. 3 mm, słuchajcie. Tu jest tylko i wyłącznie 3 mm. Go wezmę do światła. Fajne takie, o, bierzecie sobie. Tego można nawet gdzieś pewnie tak zgiąć pół. No. Jak
Testy to testy, zobaczcie. Tak go wygłem, o. I nic się tu nie powinno z nim dziać. No ale jak wiemy, panel powinien być prosto, bo jak my go wygniemy, to inaczej będzie światło padało na każdą celę, no i no, będzie to słabiej działało. Ale 3 mm ma. Tutaj jest odległość jeszcze taka dosyć spora. Od każdego to jeszcze, jak kto chce wkręta dowalić innych rzeczy. Zakute to jest fajnie, podoba mi się. To co mówiłem, jest pozakuwane. Obróćmy w drugą stronę. Cyk. Silikonu dali. No tutaj. No, no zobaczymy, co tu jest pod spodem. Tam mamy diody. Diody tam mamy. O, tam mamy diody. No to się ta puszka otwiera. Z drugiej strony to ma być pod spodem. No zobaczymy. Oby woda nie podciekła. Jak mówię, jak coś zobaczę, to zawsze powiem co dziś jak. Będą testy. Jak podcieknie woda, powiem wam, no to się okaże tutaj. Bo tutaj będzie na pewno woda spływała. Ja go myślę, nie myślę go tutaj zaklejać, żeby tutaj było warstwa, tylko tak myślę zrobić 1, 2, 3 pasy, żeby nie telepało nim na silikonie i normalnie go tutaj skręci śrubowo. Także jakby się jakaś woda zostanie, to będzie płynęła pod spodem i tutaj będzie sobie słuchajcie, spływać. No i będzie spływać na tą puszkę. Zobaczymy, czy sobie ta puszeczka z tym poradzi. No i dobra, słuchajcie. Panel bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Potestuję na pewno, pokażę wam jak to mniej więcej działa, ile watów daje. To tam pod, będzie podpięte pod tego powerbanka, także cały czas będzie na bieżąco pokazywało co dzieje i jak. No i firmie Solar, prezesowi dziękuję, że użyczył sprzętu i można... Można dalej, można dalej dojechać. No, Wackowi to się przyda. Słuchajcie, taki 200-watowy panel, żeby kilowatogodzinę w taki słoneczny dzień dobił, to dla Wacka to jest bardzo dużo. Bardzo dużo więcej, się tak powiem, zasięgu. No i tyle, co wam będę tutaj więcej opowiadał. Panele bardzo fajne, testy będą. W opisie filmu dostaniecie wszystkie informacje do panela, do strony Facebooka Edsolara. Można sobie tam podejrzeć, jakie mają realizacje na świecie. Właśnie wiem, że ostatnio w Tanzanii nawet prezes był, dzwonię do niego, on mu nie odbiera, bo tam za roaming tyle robią, że głowa mała. Także warto pomagać. Ja pomagam na jak ja mogę, na swoje możliwości kombinowania, ściągania takich o, rzeczy. Oni pewnie w większej skali. Fajnie, fajnie. Dobra, słuchajcie. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Ja się biorę, bo trzeba tu Wackowi tą elektrownię uruchomić. Drugą baterię muszę mu jeszcze dołożyć od siebie. Tam będzie taki mały problem, bo on ma 130 amperogodzin szeregowo, dwie dwunastki. Ja mu 24 dołożę 100 amperogodzin, tylko że te właśnie dwunastki są niebalansowane i one do końca się tak nie ładują. Także zobaczymy, jak to będzie działało, żeby się jedno z drugim nie pogryzło. Dołożę drugiego na bezpieczniku, wszystko się poskłada. Zobaczymy, jak będzie działać, to będzie, jak nie, to będzie miał osobną baterię, bo i tak musi pojechać z drugą baterią, jeszcze zapasową, bo jakby któraś z tamtych klękła, no to musi mieć coś do jazdy, to jednak w koło Polski to nie jest tam i z powrotem, to nie jest tam i z powrotem, no objechał, pojechał prawie nad morze i wrócił, a teraz chcę tutaj pojechać, nie wiem, tutaj od, no, w stronę Krakowa, jak od nas, z Podkarpacia, czyli Kraków-Śląsk, tam do góry i wracać tą, tutaj z prawej strony, tą prawą stroną wracać w dół. Także no jest ambitny cel, czyli prądu mu, że tak powiem, musi nie zabraknąć, o może tak. Jakby jakieś wywody prowadzę. Dobra, tyle na dzisiaj, słuchajcie. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Do następnego.